Zapraszamy na wykład o Miłoszu w roku Miłosza, który wygłosi profesor Piotr Śliwiński z Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej UAM. Szanowni Państwo, powiedzieć o Miłoszu, mając 3 kwadranse do dyspozycji, o Miłoszu, o którym wielki polski krytyk Jan Błoński powiedział, że jest jak świat, nie sposób. Zatem wszystko, na co liczę, to to, że po tym spotkaniu z kilkoma wierszami, Państwo zechcą Miłosza w sobie sami rozwijać, sprawdzać to, co powiedziałem i dochodzić do własnych wniosków, do własnych sposobów lektury. Zacznijmy od wiersza. Zawsze trzeba zaczynać i kończyć wierszem. Żebym wreszcie mógł powiedzieć, co siedzi we mnie, wykrzyknąć: ludzie, okłamywałem was, mówiąc, że tego we mnie nie ma, kiedy to jestem ciągle, we dnie i w nocy, chociaż właśnie dzięki temu umiałem opisywać wasze łatwopalne miasta, wasze krótkie miłości i zabawy, rozpadające się w próchno, kolczyki, lustra, zsuwające się ramionczko, sceny w sypialniach i na pobojowiskach. Pisanie było dla mnie ochronną strategią zacierania śladów, bo nie może podobać się ludziom ten, kto sięga po zabronione. Przywołuję na pomoc rzeki, w których pływałem, jeziora, składką między sitowiem, dolinę, w której echu pieśni wtórzy wieczorne światło, i wyznaję, że moje ekstatyczne pochwały istnienia mogły być tylko ćwiczeniami wysokiego stylu, a pod spodem było to, czego nie podejmuje się nazwać. To jest podobne do myśli bezdomnego, kiedy idzie po mroźnym, obcym mieście, i podobne do chwili, kiedy osaczony Żyd widzi zbliżające się ciężkie kaski niemieckich żandarmów. To jest jak kiedy syn króla wybiera się na miasto i widzi świat prawdziwy, nędzę, chorobę, starzenie się i śmierć. To może być też porównane do nieruchomej twarzy kogoś, kto pojął, że został opuszczony na zawsze, albo do słów lekarza o niedającym się odwrócić wyroku, ponieważ to oznacza natknięcie się na kamienny mur i zrozumienie, że ten mur nie ustąpi żadnym naszym błaganiom. Wiersz pochodzi z tomu zatytułowanego To. I taki też nosi tytuł. To. Książka ukazała się w Krakowie w roku 2000. Miłosz jest już wtedy wielce doświadczonym, bardzo szanowanym, sławnym w Polsce i w świecie poetą i starym człowiekiem. Zbliża się do 90. Ten, który powiedział więcej niż ktokolwiek inny w XX wieku, mówi o sobie teraz: nie umiałem czegoś powiedzieć uczciwie. I są rzeczy, których nie umiem do tej pory powiedzieć. On powie teraz o sobie: pisanie było strategią zacierania śladów, ochronną strategią. On powie: to, co było ekstatyczną pochwałą istnienia, było z niemożności powiedzenia tego, co kryje się pod spodem. Pod spodem kryje się groza. To, co było życiem, było pseudonimem śmierci. To, co było słowem, było odwrotną stroną milczenia. Ten wiersz, uważany przez niektórych za arcydzieło, wiersz, w którym mamy do czynienia z niezwykle szczerym wyznaniem, iż poeta również natyka się na mur. I to nie jest tylko ten mur człowieczy, przed którym musimy ustąpić, ale też mur niewyrażalności, niewypowiadalności, nieumiejętności ujęcia w słowach tego, co jest najważniejszym ludzkim doświadczeniem i co najbardziej ze wszystkiego chciałoby się w słowa ująć. Czy ten poeta, pytam, jest tym poetą, który często bywa oskarżany z różnych stron o różne rzeczy? Stykałem się z rozmaitymi nieporozumieniami na temat Miłosza. Niektórzy moi studenci, wspaniali z reguły, mówią jednakowoż: Miłosz jest za duży jak dla nas. Jest zbyt pomnikowy, mówi ex cathedra. Jest apodyktyczny, zbyt jednoznaczny, zbyt wszystkowiedzący, zbyt beseviserski. Wolimy poetów, którzy są na naszą miarę i którzy mówią z naszego poziomu. Wolimy takich autorów, z którymi możemy pogadać. No tak, ale czy ten, który mówi: nie byłem w stanie wypowiedzieć prawdy, chcąc wypowiedzieć prawdy, musiałem milczeć albo musiałem szukać peryfraz, musiałem posługiwać się zamiennikami, metaforami, słabymi ekwiwalentami tego, co chciałem rzec. Czy to jest poeta apodyktyczny?
Czy to jest poeta wszystkowiedzący? Czy to jest filozof, który posiadł wszelkie rozumy? Czy to jest ktoś, kto się ponad nas wywyższa? Czy całkiem na odwrót wyznaje przed nami własną słabość, własną niedoskonałość? Inne zarzuty w stosunku do Miłosza bywają właściwie tego rodzaju, że nie warto się z nimi spierać. Ale przecież da się od czasu do czasu słyszeć. Nie był poetą w typie polskiego patrioty. Dlatego, że polski patriota, mówią jego oponenci, to ktoś, kto idealizuje ojczyznę bez względu na to, co ona mu daje, co przed nim otwiera i co się w danej sytuacji z ojczyzną kojarzy. Nie. Rzeczywiście, tego rodzaju patriotą Miłosz nigdy nie był. Był raczej patriotą w typie człowieka rozumnego, człowieka krytycznego, człowieka rozdartego, często bardzo głęboko między rozmaite uczucia. Był patriotą w typie określanym przez jednego z brytyjskich pisarzy jako ten, taki człowiek, który najbardziej kocha ojczyznę, kiedy jest najsilniej z niej niezadowolony. Tak, Miłosz bywał z ojczyzny niezadowolony. Mówi się czasami, odcinał się od polskości, akcentując swoją litewskość. Tak, tylko że ta litewskość, która zaczęła się w nim w 1911 roku, kiedy się urodził, była zarazem polskością, była z polskością bardzo silnie zrośnięta. On się urodził w środku pewnego mitu, może bardziej mitu niż rzeczywistości, którego treścią była zgoda, zgodne współżycie Litwinów, Polaków, Żydów, Niemców, Rusinów, Ukraińców. Ten świat się kończył, on się walił na jego dziecięcych oczach, on go doświadczył na zawsze, przeraził właśnie tym końcem, przeraził jakimiś dalszymi konsekwencjami upadku tej historii, w której można było zamieszkać mimo różnic. Ale przecież, podkreślam raz jeszcze, jest Miłosz jednym z tych, którzy ze swojego zróżnicowania, także etnicznego, ze swoich wątpliwości, także narodowych, ze swoich dylematów, także religijnych, uczynił ogromną moc twórczą. To wszystko przecież sprawiło, że Miłosz mówi z głębi pewnych doświadczeń, które, jeśli oddalimy się od małostkowych zarzutów, uznać musimy za kluczowe dla nas. Już powiedziałem, urodził się w 1911 roku w Szeteyniach, w Litwie, w rodzinie szlacheckiej, o pięknych, wspaniałych tradycjach, teraz jednakowoż podupadłej. Urodził się na chwilę przed tym, jak historia oszalała. Historia oszalała w 1914 roku, w 1917 roku. Nie przestała szaleć w 1918 roku, o którym my oczywiście Polacy myślimy z wdzięcznością, bo przyniósł nam niepodległość, ale który przecież dla Europy był rokiem wielkiej klęski. Zwycięstwo nad Niemcami, nad Austro-Węgrami niekoniecznie dla całej Europy oznaczało jakiś wielki triumf. Dla większości starej Europy, starej zachodniej Europy było świadectwem upadku człowieka pojmowanego jako istota racjonalna, jako funkcja rozumu. Ta wojna była wyjątkowo krwawa, wyjątkowo okrutna i wyjątkowo bezsensowna. Ta wojna niekoniecznie wiadomo było, dlaczego się zaczęła i o co się toczy. Więc Miłosz, który będzie wspominał swoje dzieciństwo z sentymentem, jak my wszyscy, czasami będzie je idealizował, czasami przyoblekał w kostiumy sielskie, równocześnie był kimś, kto przecież wraz z całą swoją rodziną doświadczał katastrofy tego świata, w którym zaczęło się jego życie. Przenosi się do Wilna, w Wilnie chodzi do szkół, tam też studiuje prawo, tam też na początku lat 30. debiutuje, staje się członkiem słynnej grupy poetyckiej Żagary. W 33. roku wydaje swoją pierwszą książkę poetycką, a w 36. książkę, która przynosi mu uznanie i sławę. Trzy zimy. Ten tytuł koniecznie trzeba wspomnieć. Trzy zimy, książka poetycka, której nie sposób pominąć w najskromniejszej choćby historii literatury polskiej XX wieku. Książka, która przynosi wiersze nie tylko smutne, nie tylko pesymistyczne, ale wiersze wieszczące katastrofę w
wszystkiego, katastrofę zupełną, totalną, wielkie przeistoczenie kultury obecnej, kultury, której ślady, której części, której resztki ciągle nas otaczają, ale która dogorywa albo umrze za moment. Przeczytam jeden, czy fragment jednego z tych wierszy, po to, żeby mogli Państwo posmakować klimatu tej poezji. Miłosz ma 25 lat, akcentuje to w momencie ukazania się tej książki. Jest młodym człowiekiem, ale pisze z głębi wielkiej tradycji, wielkiej romantycznej tradycji i wielkiej tradycji biblijnej. Wiersz, który chciałbym przywołać we fragmentach, nosi tytuł O książce. I jak się wydaje, wtedy, kiedy celebrujemy wielką literaturę wielkiego pisarza, jest czymś jak najbardziej na miejscu. W czasach dziwnych i wrogich żyliśmy wspaniałych, nad głowami naszymi pociski śpiewały i lata nie mniej groźne od rwących szrapneli nauczyły wielkości tych, co nie widzieli wojny. W pożarze sucho płonących tygodni pracowaliśmy ciężko i byliśmy głodni chleba, cudów nieziemskich zjawionych na ziemi i często spać nie mogąc, nagle zasmuczeni, patrzyliśmy przez okna, czy nad noce sine nie przypływają znowu stada cepelinów. Wyraźnie echo I wojny światowej jest tutaj pochwytne. Stada cepelinów niosących zagładę. Dzisiaj mogą budzić te cepeliny, mogą budzić uśmiech politowania w kimś niewrażliwym czy przekonanym, że świat współczesny jest znacznie doskonalszy pod względem technologicznym czy cywilizacyjnym. Ale proszę sobie wyobrazić ludzi z czasów I wojny światowej, którzy po raz pierwszy mają niekiedy okazję zobaczyć maszyny fruwające, maszyny nadlatujące i po raz pierwszy mają okazję, powiem autoironicznie, od tych maszyn zginąć, bo te maszyny przynoszą im śmierć, są czymś wspaniałym i groźnym, są triumfem człowieka i jego upadkiem zarazem. Tutaj ten upadek w triumfie, czy upadek nad triumfem jest bardzo mocno w tym wierszu zaakcentowany. Gdzież jest miejsce, opuszczam kilka wersów, gdzież jest miejsce dla ciebie w tym wieku zamętu, książko mądra, spokojna, stopie elementów pogodzonych na wieki spojrzeniem artysty. Już nam z twoich kart nigdy nie zaświeci mglisty wieczór na cichych wodach, jak w prozie Konrada, ani chórem faustowskim niebo nie zagada i czoła zapomniany dawno śpiew Hafisa chłodem swoim nie dotknie. Głów nie ukołysze, ani Norwid surowe nam odkryje prawa dziejów, które czerwona przesłania kurzawa. Pomijam jako nie najważniejszy element nawiązania do rewolucji październikowej. Nie najważniejszy, choć oczywiście w biografii Miłosza, istotny przez pewien czas. I skoro zrobiłem już tę aluzję, to pozwolę ją sobie kontynuować. Biografia Miłosza, spisana w niezwykle obszernej, bardzo szczegółowej, a też przecież niedostatecznej pod pewnymi względami książce Andrzeja Franaszka zatytułowanej Miłosz biografia, która ukazała się niedawno. Otóż ta biografia Miłosza, wielkiego poety, który żyje 90 parę lat i którego życie ogarnia kilka epok historycznych, a także kilka przestrzeni geograficznych, Litwę, Polskę, Francję, Amerykę, znowu Polskę, ukazuje, jak człowiek XX wieku bywa uzależniony, wciągnięty, uwikłany w historię. On na początku lat 30. zostaje wciągnięty w marksizm, w lewicowość dość radykalną, chwilami jakby bliską sympatii komunistycznych. Lewicowość, która szuka dla siebie pola. U Franaszka, w książce Franaszka czytamy, Miłosz był człowiekiem silnego temperamentu, zrazu nieśmiałym, który z czasem pozbywał się tej nieśmiałości, który namiętnie angażował się w rozmaite sprawy. Więc kiedy był kuszony przez marksizm, kiedy heglizm, to myślenie o historii, wydawało mu się atrakcyjne, pociągające, to rzuca się w nie z wielką siłą. Ale nie na długo. Wkrótce zostaje przebity, przelicytowany przez ludzi o prawdziwie komunistycznych poglądach i prawdziwie politycznych ambicjach. Jego ambicje były przede wszystkim literackie, artystyczne i to powściągnęło w nim zakusy te komunistyczne, zakusy, o których wspominam. Niemniej w wierszu, który cytuję,
aluzje, ślady do rewolucji rosyjskiej są wyraźne. To nie są ślady afirmatywne, to nie są ślady pochwalne, to są ślady prowadzące do jednego ze źródeł wielkiego niepokoju, który ogarnął świat. Czym w czasie tego niepokoju jest książka? Niestety znakiem utraconego. Książka będąca w centrum każdej kultury, od samego początku kultury do dzisiaj. Chciałbym wierzyć, chcemy wierzyć do dzisiaj. W takiej lub innej postaci. Symbolizuje pewien porządek wartości, jakiś ład w głowach i sercach, pewną celowość ludzkiego życia, jakąś naturę ambicji, które człowieka pociągają do pracy nad sobą, które motywują do tego, by wznosić się ponad siebie. Książka jest także wytchnieniem dla naszej rozpaczy. Otóż książka, która tym wszystkim była, tym wszystkim być przestała. Oto kultura rozpada się między innymi właśnie dlatego, że książka nas już nie potrafi zbawić od rozpaczy, od pobłądzenia w świecie wartości rozsypanych chaotycznie, od poczucia samotności i pustki. Kim jest Miłosz? Możemy zadać zasadnie to pytanie. Kim jest Miłosz piszący te wiersze? Jak go możemy postrzegać, opisywać? Historia literatury mówi, jest katastrofistą. W latach 30. w Polsce czy do Polski dochodzi ten klimat, którym żyła sztuka, kultura, literatura, rzecz jasna, Europy Zachodniej już przed zakończeniem I wojny, którym nie przestała żyć po jej zakończeniu. Ten klimat zwątpienia w kulturę i człowieczeństwo, o którym wspominałem. Myśmy się przez dekadę, przez lata 20. cieszyli z niepodległości. Literatura cieszyła się, że jest niepodległa od Polski, że już nie musi zdawać sprawy z naszych pragnień, narodowych pragnień, z naszych tęsknot, z naszych snów. Żeby wiosnę nie Polskę zobaczyć, czytamy w słynnym wierszu Herostrates Jana Lechonia z roku 1918. Podobne wyznania, podobne nadzieje, podobny entuzjazm dostrzec można w szeregu innych utworów. W latach 30. zaciemnia się także w polskiej literaturze. Nie tylko u Miłosza, nie tylko u Żagarystów, u Witkacego, u Skamandrytów, którzy przestają pisać wiersze pochwalne dla świata, dla życia, dla zwyczajności, dla szarego człowieka i zaczynają się o świat niepokoić. U Józefa Witlina, wspaniałego prozaika i wspaniałego poety, u szeregu innych autorów, ten klimat zwątpienia, ten klimat przerażenia tym, co już zobaczyliśmy i klimat strasznych przeczuć zaczyna dominować. Więc w tym sensie jest Miłosz jednym, może najwybitniejszym obok swojego nauczyciela i mistrza Józefa Czechowicza, jednym z katastrofistów. Ale jest też kimś, kto się nie mieści w formule katastrofizm i kto się nie mieści w innej historyczno-literackiej formule, jaka często służy opisaniu jego ówczesnej twórczości, a mianowicie nie mieści się w pojęciu drugiej awangardy. Może mieści się w romantyzmie. Wspomniany już bardzo wybitny krytyk, jeden z najwspanialszych, jakich mieliśmy po wojnie, rewelacyjny interpretator poezji i dramatur Jan Błoński pisał tak. Z romantyzmu wywodzi się wiara w wyobraźnię, przeświadczenie o proroczej zdolności poety wyniesionego ponad ślepy, niewiedzący tłum, traktowany nieraz z litościwą pogardą. Tutaj przykładem takiego uczucia miałby być wiersz Ptaki. Ale ta pogarda budzi z kolei niepokoje sumienia. Poezji bowiem, znowu zgodnie z romantyczną tradycją, przypisany został obowiązek duchowego przewodnictwa, ocalenia ludzi ciemnych. To jest ta tradycja romantyczna. Czy zimy wyrastają zatem ze świadomości tragicznej, poczucia indywidualnej i zbiorowej klęski, ze stanu ducha i filozoficznych koncepcji określanych jako katastrofizm i jako romantyzm zarazem. Pokazują one już, ten pierwszy dojrzały tom wierszy Miłosza, że świat jest okrutny, ale że w tym okrucieństwie potrafi być również piękny.
że nie ma prostych odpowiedzi na najtrudniejsze pytania. Pozostają tylko te pytania, pozostaje niepokój, pozostaje potrzeba uporania się z doświadczeniem historii i z doświadczeniem indywidualnym człowieka, co sprawi, że Miłosz, odpowiadając rozmaicie, różnych się i mając poetyk, pozostanie charakterystycznym, jednym z najważniejszych poetów XX wieku.